Dzień dobry, witam Was w Tworzywach. Dalej pozostajemy w kręgu plecionkarstwa, natomiast zmieniamy sobie tworzywo. Z papieru przechodzimy do ratanu. Co to jest ten ratan? Ratanu nie spotkamy u nas w Polsce. Ratan jest to, albo rotang, jest to ogólna nazwa bardzo wielu rodzajów palm z rodziny arekowatych. One spotykamy w lasach tropikalnych południowo-wschodniej Azji, Sri Lanka, Indonezja, Indie. Tam rosną te palmy, pną się po drzewach. Jeżeli osiągają już korony drzew, wtedy przenoszą się na następne drzewa. Ich pnącza są bardzo długie, dochodzą do 240 metrów. Nazwa ratan odnosi się do samego pnącza, do samej palmy, jak i do surowca oraz wyrobów z ratanu. Ogólnie nazywamy to ratan. Palma ta jest niebywale elastyczna i bardzo wytrzymała. Jest ona o wiele bardziej giętka niż nasza rodzima wiklina i można naprawdę wykonać z niej tak zawiłe wzory, które nie są możliwe do uzyskania z witki wiklinowej, ponieważ ona trzaska, łamie się, nie można jej wyginać tak jak ratanowej, niemalże jak sznurówką można przeplatać właśnie dzięki jej wielkiej elastyczności i wytrzymałości. Tak jak wspomniałam, importujemy ratan. Największym jego eksporterem była Indonezja, natomiast blisko 20 lat temu zakazała ona całkowitego eksportu ratanu jako surowca i ratanu jako wyrobów ratanowych, ponieważ nadmierna eksploatacja ratanu zdewastowała tamtejsze środowisko. Z ratanu można wykonywać meble, pałeczki do instrumentów. Ratan służy do wyrobu kijów, do sztuk walki. Jeśli mowa o meblarstwie, początki mebli ratanowych możemy już znaleźć w jaskiniach Azji w starożytności. Największą jednak popularność przyniosło ratanowi słynne krzesło numer 14, gdzie jest zastosowana charakterystyczna plecionka ratanowa, która do dziś jest wykorzystywana w fotelach bujanych, w frontach szafek. Było to ulubione krzesło Le Corbusiera, Brahmsa. Także jest to chyba najsłynniejszy mebel ratanowy, który rozsławił to tworzywo. Wiek XX przyniósł ogromną popularność ratanu. Meble ratanowe są powiane do restauracji, do mieszkań, ponieważ można je bardzo łatwo odświeżyć, nadać im nowe życie. Ratan też może być użyty w florystyce, w wykonywaniu bukietów, w wykonywaniu dekoracji ślubnych, przybieraniu samochodów. Bardzo często możemy spotkać takie elementy ratanowe, kolorowy ratan, ponieważ ratan jako surowiec pięknie przyjmuje wszelkiego rodzaju farby, bejce, można mu nadać kolor. Jego naturalnym kolorem jest właśnie taki, po okorowaniu jest taki jasny, miodowy kolor, natomiast tak jak mówię, przyjmuje, chłonie wszelkiego rodzaju barwniki, możemy mu nadawać różnego rodzaju kolory, więc często też możecie spotkać w kwieciarniach kulki ratanu kolorowego, farbowanego, można sobie go kupić, lub w hurtowniach ratanowych można zakupić taki surowiec do wyplotu. Wspomniałam już o wiklinie naszej rodzimej, natomiast ratan jest bardziej elastyczny, możemy z niego wykonać bardziej skomplikowane wzory, zawiłe, ale jest też jedna wada. Ratan jest o wiele droższy niż wiklina. Jeżeli zależy nam na zwykłym koszyku, możemy spokojnie wypleścić go z wikliny. Jeżeli zależy nam na bardziej zawiłych wzorach z bardzo skomplikowanym dnem lub po prostu biżuterii ratanowej, którą też możemy wykonać z cieniutkich patyczków, wtedy zdecydowanie polecam ratan. W tych spotkaniach nie będę Wam pokazywać koszyków, ponieważ tym samym splotem, który zastosowywaliśmy w wiklinie papierowej, czyli stopka,
pas wzmacniający w trzy, wzór prosty, wzór ósemkowy. Tak samo możemy wykonać koszyki ratanowe. Jest to po prostu jeden do jednego te same wzory, zmieniając tworzywo. Ale ja chciałam Wam pokazać pewne wzory, które wykorzystują te właściwości ratanu, jego niesamowitą elastyczność i tą właśnie giętkość, która go rozróżnia od wikliny i na tych różnicach się skupimy. Do wyplotu ratan musimy moczyć. Do naszego warsztatu będą nam potrzebny sekator, szydło oraz moczydło. Będziemy używali ratanu o małej średnicy, 1-2 mm, więc wystarczy duża miska z wodą, po prostu w takich zwojach będziemy ten ratan moczyć. Natomiast wiadomo, że jeżeli im większa średnica, tym większego moczydła potrzebujemy. Natomiast przed wyplotem ratan trzeba namoczyć, ale nie można namoczyć go zbyt długo, ponieważ włókno zacznie ciemnieć, zacznie nam czernieć, dlatego nie może on sobie po prostu stać w wodzie. Najlepiej około 5 minut pomoczyć takie witki ratanowe w wodzie, jeżeli chcemy przyspieszyć proces, woda może być gorąca. I dopiero wtedy zaczynamy wyplatać. Jeżeli nie będzie wcześniej namoczone takie włókno, przy zaginaniu po prostu będzie pękać. Natomiast jeżeli będzie przemoczone, przy zaginaniu będzie pękać. Więc trzeba wyważyć i taki moment złapać, kiedy jest ono namoczone, a nie przemoczone, przesiąknięte i się po prostu wykrusza. Na koniec jeszcze wstępu do ratanu, jeżeli chcecie się zaprzyjaźnić z tym tworzywem, polecam Wam wspaniałą książkę Gabrieli Markowej Wyplatanie koszyków. Jest ona z wydawnictwa RM, natomiast jest dość ciężka do zdobycia. Gdzieś na Allegro jeszcze można dostać te egzemplarze, ponieważ wydawnictwo nie zrobiło wznowień. I mamy tutaj po prostu wspaniałe przepisy na koszyczki, na dna, zobaczcie, dno ósemkowe, dno koniczynkowe. Serdecznie polecam tą pozycję.